Karolina Kamińska-Nowak, witam w piątek 12 października i zapraszam na Telefakty. Święto nauczycieli. W tym zawodzie bardzo długo czeka się na efekty swojej pracy. Eligiusz Mich, felietonistą. Pan też rozszerzyłem swoje widzenie rzeczywistości. Wyjątkowy jubileusz. Ja się trochę czuję speszony, dlatego że jestem do takich uroczystości pięknych nieprzygotowany. Jutro na godzinę 18 w Ostrowcu Świętokrzyskim zaplanowano wizytę premiera Mateusza Morawieckiego. Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w popularnym ekonomiku. Drodzy Państwo, mamy bardzo dobrą informację dla mieszkańców naszego powiatu, dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, ale również dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego. W sobotę Ostrowiec Świętokrzyski odwiedzi premier Rzeczpospolitej Polskiej, pan Mateusz Morawiecki. Ta wizyta pana premiera w Ostrowcu będzie pierwszą od bardzo, bardzo długiego czasu wizytą urzędującego premiera Polski. Drodzy Państwo, spotkanie odbędzie się w popularnym ekonomiku. Pan premier chce odwiedzić Ostrowiec, ponieważ jest on mu bardzo bliski. Widzi nasze działania, widzi to wszystko, co zmieniamy w powiecie, co zmieniamy w mieście. Będzie chciał także udzielić wsparcia kandydatom Prawa i Sprawiedliwości, którzy są mu doskonale znani. Będzie chciał udzielić wsparcia naszemu kandydatowi na prezydenta, panu Dariuszowi Kaszubie, i kandydatom do każdego szczebla samorządowego. Myślę, że to będzie wizyta bardzo dobra dla nas wszystkich, dla mieszkańców naszego powiatu i dla mieszkańców naszego miasta. Ostrowiec jest dobrze postrzegany w Warszawie. Rzeczywiście o problemach, które dotyczą naszego miasta, posłowie, senatorowie województwa świętokrzyskiego informują premiera. Wielokrotnie podczas spotkań, które miały miejsce w ostatnich 3 latach, rozmawialiśmy o tym, co dzieje się w Ostrowcu, i muszę powiedzieć, że to dobre dostrzeganie spraw Ostrowca owocuje już konkretami. Cieszymy się, że również Ostrowiec zostanie odwiedzony przez tak znamienitego gościa. W auli zespołu szkół na Osiedlu Słonecznym, zespołu szkół imienia Mikołaja Kopernika, spotkanie odbędzie się w sobotę, na które serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą spotkać się z panem premierem Mateuszem Morawieckim. Sobota, godzina 18, aula zespołu szkół na Osiedlu Słonecznym. Mamy nadzieję, że po niedawnej wizycie pani minister Jadwigi Emilewicz, wizyta pana premiera Mateusza Morawieckiego będzie cieszyła się dużą frekwencją i zainteresowaniem ze strony wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Dziękuję. Choć Dzień Edukacji Narodowej przypada 14 października, to nauczyciele i pracownicy oświaty swoje święto obchodzili już wczoraj. Podczas uroczystości odznaczono i wyróżniono wielu z nich. Nauczyciel to nie zawód. To przede wszystkim powołanie, a Dzień Edukacji Narodowej to święto nie tylko nauczycieli. Tego dnia życzenia odbierają pracownicy edukacji i oświaty. Człowiek, wybierając ten zawód, liczył się z tym, że po prostu będzie musiał z siebie dać bardzo dużo. My jako nauczyciele musimy cały czas się doskonalić i, tak powiem, iść z postępem czasu. Najlepsza inwestycja to inwestycja w dzieci i młodzież, ponieważ dobre przygotowanie do dorosłego życia owocuje w przyszłości. Samorządy stawiają na wysoki poziom edukacji, dbając o kadry, ich zawodowe przygotowanie, a także bazę lokalową i wyposażenie szkół. Mamy bardzo dobrą kadrę pedagogiczną, mamy przygotowanych nauczycieli, dobrych pedagogów, którzy kształcą tych naszych najmłodszych obywateli Ostrowca Świętokrzyskiego, bo to oni kiedyś przejmą stery w naszym mieście, w naszym regionie.
Ostrowiec Świętokrzyski pielęgnuje talenty, zwłaszcza te u dzieci i młodzieży podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji. Poseł Andrzej Kryj jest szczególnie związany z edukacją. Przez wiele lat był nauczycielem, dyrektorem. Charakter tej pracy jest mu niezwykle bliski. Jego obecna praca parlamentarna również wiąże się z oświatą. Wszyscy zasługują na to życzenie, żeby nasza edukacja była dobra, stabilna, była edukacją, która nadążać będzie za wyzwaniami zmieniającego się świata, żeby nauczyciele mieli to poczucie właśnie wartości swojej pracy pod każdym względem. Podczas uroczystości nagrodzono i odznaczono ponad 25 osób. To wyróżnienie za długoletni staż i zaangażowanie w wykonywaną pracę. Warto wspomnieć też, że docenieni zostali nauczyciele posiadający wysokie osiągnięcia w pracy dydaktycznej. To są nauczyciele, którzy dostają te dodatki specjalne prezydenckie, tak zwane po 1000 zł co miesiąc do pensji, niezależnie od stopnia awansu zawodowego. Dodatkowo zwiększyliśmy stypendia dla naszych najzdolniejszych uczniów, przypomnę, o 100%. Zawód nauczyciela wymaga ciężkiej pracy i nie lada cierpliwości. To także wielka odpowiedzialność. Prawdziwy nauczyciel to jest taki, który nie liczy swojego czasu, który poświęca się bez reszty swoim wychowankom, a wiadomo, że w tym zawodzie bardzo długo czeka się na efekty swojej pracy. Od dobrego nauczyciela właściwie ocenia się dopiero po latach. Dzień Edukacji Narodowej jest świętem, w którym szczególnie docenia się wkład włożony w edukację młodego pokolenia. Wśród odznaczonych złotym medalem za długoletnią służbę znalazła się pani Bożena Czemierys. Taki moment wzruszający, że to już tyle lat. Nawet wierzyć się nie chce, tak niedawno się rozpoczynało te prace, a to już jakby nie było 30 lat minęło. 24-letni staż w pracy z dziećmi i młodzieżą został doceniony również u pana Andrzeja Zająca, który został uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi. Ten zawód determinuje moje życie. Człowiek zupełnie inaczej też patrzy na wszystkich tych młodszych dzieciaków, bo ma ich na co dzień. Nauczyciel to piękny, lecz trudny zawód. Podczas uroczystości pedagodzy, jak i pracownicy oświaty usłyszeli wiele pochwał oraz moc życzeń. W temacie edukacji pozostajemy. 135 pedagogów z 5 powiatów województwa świętokrzyskiego otrzymało tytuł nauczyciela dyplomowanego. To ostatni stopień awansu zawodowego. Ideały, etos i poświęcenie to cechy przyświecające wielu młodym ludziom pragnącym wykonywać zawód nauczyciela. W myśl polskiej tradycji pozytywistycznej chcą nieść nowym pokoleniom kaganek oświaty. Minęły dziesiątki lat, a praca nauczyciela w tym wymiarze nie zmieniła się. To nie tylko zawód, to przede wszystkim powołanie i pasja. Myślę, że ci, którzy podchodzą do nauczycielstwa jako tylko do zawodu, to gdzieś z czasem, widząc, ile tak naprawdę zajmuje to trudu i czasu, to są rozczarowani. Prawda? Natomiast ci, którzy uważają, że oczywiście jest to zawód, ale połączony z pasją, umieją czerpać z tego radość, przyjemność, zadowolenie. Ta pasja i zaangażowanie zostały nagrodzone. 135 nauczycieli z 5 powiatów województwa świętokrzyskiego otrzymało tytuł nauczyciela dyplomowanego. To ostatni stopień awansu zawodowego. Dla wielu pedagogów jest to ukoronowanie wieloletniej pracy, a także motywacja do dalszej aktywności i samodoskonalenia. Tak naprawdę nie wolno tutaj spocząć na laurach. Trzeba, tak jak jeśli chodzi o moją osobę, to rozwijam się w tym kierunku. Coraz więcej różne szkolenia, różne kursy doszkalające. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w latach 2015-2017 system awansu zawodowego nauczycieli korzystnie wpływał na jakość procesu kształcenia i rozwoju nauczycieli, co bezpośrednio przekładało się na poprawę pracy dydaktycznej. Grupa nauczycieli w Polsce jest to najlepiej wykształcona grupa zawodowa. Nie ma takiej drugiej grupy, która by posiadała tyle studiów podyplomowych, różnego rodzaju szkoleń i kursów. Praca nauczyciela nie zamyka się wyłącznie w murach szkoły. To zawód wymagający ciągłej nauki, często kosztem prywatnego czasu i rodziny. Ja widziałem to w domu, jak moja żona po prostu goniła tą wiedzę i dlatego wiem, że te tytuły nauczycieli dyplomowanych to ładnie wyglądają, bardzo ładne uśmiechy, ale też sobie zdaję sprawę, ile to jest trudu, ile to jest wyrzeczeń, ile nieprzespanych nocy, a często i takich różnych podejść w rodzinie. Dobrze wykształceni i kompetentni nauczyciele to gwarancja wysokiego poziomu nauczania w szkołach.
To w jaki sposób przekazują wiedzę oraz jakie pasje zaszczepiają w uczniach często decyduje o późniejszych losach zawodowych. To na barkach nauczycieli spoczywa obowiązek przekazywania wiedzy, bo jak powiedział Jan Zamoyski, takie będą Rzeczypospolite, jak jej młodzieży chowanie. Ma 80 lat, od 55 pracuje naukowo. Wyjątkowy, podwójny jubileusz w tym roku świętuje profesor Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości Tadeusz Aleksander. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w Ostrowieckiej Uczelni. Tadeusz Aleksander, polski pedagog i niekwestionowany autorytet w dziedzinie andragogiki, czyli kształcenia dorosłych. Profesor UJ współtworzył Wydział Pedagogiki na Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości i od samego początku na niej wykładał. Pan profesor Tadeusz Aleksander, profesor zwyczajny, doktor habilitowany, to człowiek, który pracuje na naszej uczelni od początku jej powstania. Dał swoje nazwisko, swój ogromny dorobek, swój autorytet w dziedzinie andragogiki, a więc kształcenia dorosłych. I dzięki temu uczelnia, również dzięki temu uczelnia jest w takim miejscu, jak widzimy. 10 października profesor Tadeusz Aleksander obchodził 80. urodziny oraz jubileusz 55 lat pracy naukowo-dydaktycznej. Z tej okazji na Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się seminarium naukowe pod tytułem Uczący się dorosły. Inspiracje, wyzwania, trendy. Do Ostrowca Świętokrzyskiego przyjechali naukowcy ze wszystkich najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce. A my tutaj mamy przedstawicieli Uniwersytetu Adama Mickiewicza, mamy Uniwersytetu Łódzkiego, mamy Białystok, drugi koniec Polski. To musi być wyjątkowy człowiek, jeśli tyle osób znalazło czas i chęć, żeby z nim spędzić te chwile. O wyjątkowym charakterze, osobowości, szacunku do drugiego człowieka, a także niezwykłej kulturze profesora Tadeusza Aleksandra mówią jego studenci i doktoranci. Dla mnie jest uosobieniem kształcenia tak naprawdę wartości, które trochę odchodzą do lamusa i o których trochę zapominamy. Mówię tu o kulturze uniwersyteckiej, o obyczaju uniwersyteckim, o takim naprawdę profesorskim traktowaniu każdego. Profesor Aleksander to nie tylko wybitny pedagog, ale także świetny historyk. Podróżowanie z panem profesorem Aleksandrem samochodem zawsze jest, przeradza się w taką podróż edukacyjną, bo tu to wydarzyło się właśnie to w tym roku, a w tamtym miejscu, w tamtym wydarzyło się coś innego. Także te podróże też są bardzo interesujące i kształtujące, ale też inspirujące do poznawania własnego regionu. Oprócz wykładów, seminarium towarzyszyły występy artystyczne. Na twarzy jubilata można było dostrzec wzruszenie. Ja się trochę czuję spieszony, dlatego że jestem do takich uroczystości pięknych nieprzygotowany. Ja całe życie spędzałem dość skromnie i pracowicie. No i powiem, że nie zasłużyłem na taki jubileusz, proszę pana. To jest trochę moim zdaniem ponad moje oczekiwania. Mimo ogromnego dorobku naukowego profesor Tadeusz Aleksander nie chce mówić o sobie. Za swój sukces uważa to, że mógł służyć innym pomocą. Dzisiaj oni się do mnie przyznają, nie odwracają się na ulicy. To jest dla mnie sukces. Mam sporo doktorów, których również tak poważnie, że tak powiem, kiedyś traktowałem i widzę, że oni mnie dzisiaj nie unikają. Cieszy mnie to, że sporo osób, z którymi miałem do czynienia, zrobiły habilitację i dzisiaj są profesorami. Profesor doktor habilitowany Tadeusz Aleksander to autor 450 publikacji naukowych. Wypromował ponad 800 magistrów i 13 doktorantów. Jest współzałożycielem i członkiem Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego.
Eligiusz Mich w roli felietonisty i tak już od 9 lat. Wicestarosta pisze o polityce i szeroko rozumianym życiu społecznym. Teraz jego twórczość zebrana została w książce pod tytułem Jak cię widzą, tak cię piszą. Mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego Eligiusza Micha nie trzeba przedstawiać. Wicestarosta powiatu ostrowieckiego od wielu lat bierze czynny udział w życiu politycznym. Nie wszystkim jednak jest może znany jako felietonista. Od roku 2009 na łamach Wiadomości Świętokrzyskich i portalu internetowego Ostrowiec TV można było zapoznać się z jego rozważaniami na ważkie, nie tylko polityczne tematy. Sam też rozszerzyłem swoje widzenie rzeczywistości. Eligiusz Mich przyznaje, że pisanie felietonów wymaga czasu i regularności, ale nigdy nie zawiódł swoich czytelników. Ten rytm cotygodniowego pisania felietonów wymusza pewną dyscyplinę, pewien takie mocne sprężenie się co tydzień po to, żeby oddać do druku na konkretną godzinę, na konkretny czas. Na kanwie felietonów Eligiusza Micha powstała książka pod tytułem Jak cię widzą, tak cię piszą, wydana przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Publikacja zawiera 100 z ponad 450 felietonów napisanych w latach 2009-2018, które okazują się być ciągle aktualne. Te zjawiska, które towarzyszą naszemu życiu publicznemu, one no, trwają i naprawa pewnych rzeczy, które sami uznajemy tak na co dzień jako niewłaściwe, może nawet naganne, to one znajdowały wyraz w moich właśnie przemyśleniach. Na wieczór autorski, który odbył się w Galerii Fotografii Miejskiego Centrum Kultury, zostali zaproszeni przyjaciele i bliscy Eligiusza Micha, którzy wspierają go w roli felietonisty. Tata bardzo świeżo, tak nawet młodzieżowo umie spojrzeć na świat i dlatego uważam, że są bardzo polecane nawet dla osób w moim wieku do przeczytania. Zaproszeni goście gratulowali autorowi trafnych spostrzeżeń zawartych w felietonach. Eligiusz Mich dołączył tym samym do grona ostrowczan, którzy publikują. Z każdego felietonu można właśnie wyciągnąć sobie jakąś bardzo głęboką refleksję. Najważniejszy w tych felietonach jest człowiek. A ja spojrzałam na to jako humanistka. Ja też właśnie patrzę na człowieka, nie na polityka. Autor zadedykował książkę swojemu tacie, swojemu najwierniejszemu czytelnikowi. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody, zaplącze drogi, powymi prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. A teraz komunikat ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, które zaprasza kobiety i mężczyzn z powiatu ostrowieckiego do udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych. A są to badania mammograficzne dla pań w wieku 40-50 lat oraz powyżej 69 roku życia, badania cytologiczne dla pań w wieku 20-25 lat oraz powyżej 59 roku życia oraz urologiczne, pakiety badań dla mężczyzn w wieku powyżej 40 roku życia. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o odbiór imiennych zaproszeń w Wydziale Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, ulica Iłżecka 37, pokój 201 w godzinach od 8 do 14. Jedna osoba może odebrać jedno imienne zaproszenie. Liczy się kolejność zgłoszeń, gdyż liczba miejsc jest ograniczona. Na zakończenie Telefaktów mamy jeszcze niespodziankę dla wszystkich pracowników oświaty, którą za naszym pośrednictwem przygotowali uczniowie zespołu szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, czyli popularnego THM-u. W imieniu uczniów, dyrekcji i nauczycieli z zespołu szkół nr 3 składamy najserdeczniejsze życzenia uczniom i nauczycielom wszystkich ostrowieckich szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Życzymy spektakularnych sukcesów i codziennych małych przyjemności. Gorącej filiżanki kawy, którą ktoś uprzejmie zrobi. Nieoczekiwanego telefonu od starego przyjaciela. Zielonych świateł na drodze do szkoły i ze szkoły. Życzymy też Dnia Małych Spraw,
które wszystkich ucieszą. Najszybszej kolejki w sklepie spożywczym, dobrej piosenki zaśpiewanej w radiu, a kluczy dokładnie tam, gdzie ich szukacie. Życzymy dnia pełnego szczęścia, dawkowanego w perfekcyjnych dawkach, które dadzą radosne poczucie, że jesteście kimś specjalnym i nietuzinkowym. Życzymy dnia spokoju, szczęśliwości i radości. Dużo czasu, który będzie można dołożyć tam, gdzie go brakuje. Wielu pomysłów i nadziei, aby monotonia i zwątpienie nikogo nie dopadły. I wielkiej siły, aby to wszystko miało sens. Marzeń, o które warto walczyć. Radości, którymi warto się dzielić. Przyjaciół, z którymi warto być. I nadziei, bez której nie da się żyć. Wszystkiego najlepszego! Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego weekendu, a za chwilę regionalna prognoza pogody. Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Signal Meble. Prognoza pogody dla regionu świętokrzyskiego. Dziś w powiecie ostrowieckim przez cały dzień było pięknie i słonecznie. W nocy temperatura 9 stopni Celsjusza, wiatr 7 km na godzinę, a ciśnienie 1030 hektopaskali. Przed nami piękny i słoneczny weekend. W sobotę termometry wskażą 20 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał z prędkością 21 km na godzinę, a ciśnienie 1030 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne będą korzystne. Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Signal Meble.